przyjrzeliście się kiedyś figurom, które są dookoła was? Jeszcze nigdy tego nie robiłam, więc teraz to zrobię. Na przykład ten regał jest z jednym wielkim prostokątem, który dzieli się na cztery mniejsze prostokąty. Każdy prostokąt ma przekątne tej samej długości. Nie padają one pod kątem prostym, ale dzielą się na połowy. Ma dwie pary boków równoległych. I ten bok z tym są tej samej długości, a ten z tamtym są też tej samej długości. Przyjrzymy się jeszcze innym przedmiotom. O, na przykład ten regał. Jest on dużym prostokątem i dzieli się na trzy mniejsze prostokąty. O, lustro tak samo. Jest ogromnym prostokątem, który dzieli się na pełno malutkich. Albo grzejnik. Też jest ogromnym prostokątem. Ich jest tu pełno. Nigdy się tego jeszcze nie przyjrzałam. Albo tutaj. To też jest jednym dużym prostokątem. Tak jak i to, to i to. Albo plan, nasz plan lekcji. Też jest prostokątem. Drzwi. Też. Może wejdźmy teraz na korytarz. Zauważcie, że to jest kwadrat. Ma on przekątne tej samej długości, padające pod kątem prostym i boki wszystkie tej samej długości. Była to ramka z naszymi zdjęciami. Więc trzeba się tylko przejrzeć. Figury nie są tylko na lekcji matematyki, ale są też wokół nas. Więc przyjrzyjcie się i sprawdźcie, czy u was w pokoju też są takie figury. A, jeszcze jedno. Jeśli chcą państwo nabyć nasze prostokąty i kwadraty, można je kupić na naszej stronie internetowej www.prostokontykwadraty.pl. Miłych zakupów!